No i że o tym Paderewskim, proszę Państwa, że on był takim, wiesz, świętym człowiekiem, ten Paderewski, że grał, 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 grał. Magazynu Edward Carton, najstarszy syn Jana Aleksandra, od razu poznał się na talencie Paderewskiego i powiedział do ojca Paderewskiego, mogę umożliwić pana synowi, żeby grał tutaj na dowolnym instrumencie, kiedy będzie chciał, ile będzie chciał. A kiedy ojciec Paderewskiego zapytał, czy jakąś stację mogą polecić, powiedział, proszę pana, nasz dom jest tak duży, jest nas 10 rodzeństwa, jeden więcej chłopiec też się tu pomieści i może mieszkać z nami. I tak się stało. Paderewski następnego dnia się sprowadził tam i mieszkał no, blisko 7 lat przez cały okres w konserwatorium. Tak dzieciństwo w fabryce fortepianów opisuje sam Paderewski. Los mi sprzyjał. Życie uległo nagle całkowitej zmianie. Znalazłem się wśród licznej rodziny i wszystko było teraz zupełnie inne. Nie miałem już własnego pokoju. Sypiałem natomiast w jednym ogromnym razem z 4 chłopcami państwa Krętopfów. Była to wielka sala, rodzaj dormitorium. Nigdy przedtem nie widziałem tak dużego pokoju. Chociaż było nas 5, każdy miał własny kącik na książki, o ile je posiadał, i własne drobiazgi. Stał tam także, o ile mnie pamięć nie myli, duży stół, rodzaj biurka do pisania. Dywanu na podłodze nie było. Umeblowanie skromne i proste, ale bardzo wygodne. Nie ubierałem się teraz przy świetle świec, gdyż w Warszawie używano już lamp naftowych. Fortepianu w naszym pokoju nie było. Ćwiczyć chodziłem do składu i zależnie od okoliczności grałem na różnych fortepianach. Na tych, które były w danej chwili wolne. Gdy przychodzili klienci, musiałem oczywiście przerywać grę i wyszukiwać sobie inny instrument stojący w odległym kącie składu. Było to, jak już wspomniałem, ogromne pomieszczenie, całe piętro olbrzymiego domu. Trudno mi nawet określić jego rozległość. 20 albo i więcej pokoi i sal, a w niektórych z nich przybywali zawsze robotnicy. A więc pracujący robotnicy, cała rodzina Krętopfów i ja, wszyscy razem. Edward Kertow od razu poznał się na talencie Paderewskiego, który no, miał nauczycieli wcześniej kiepskich, więc on jakieś na pewno wyraźne słabości miał, jeśli chodzi o grę na fortepianie. Tym niemniej od samego początku bardzo go we wszystkim popierał, to znaczy przede wszystkim udzielał mu rozmaitych rad, zabierał go na koncerty znanych muzyków w Warszawie. Kartopowie mieli salon muzyczny, więc tam też odbywały się koncerty. W związku z tym Paderewski od razu brał udział w życiu muzycznym Warszawy. Mieszkałem wówczas, jak już poprzednio mówiłem... Czyli, że nie musiał kończyć uniwersytetu, prawda? No, czy to warszawskiego, czy to jakiego innego. Nie musiał. Dlaczego? No dlaczego? Młodszego brata i darzył wielkim zaufaniem. Śmiał się ze wszystkich, którzy przepowiadali, że nigdy nie zostanę artystą. Od samego początku naszego poznania wierzył we mnie niezachwianie. Zajmował się mną bardzo, zabierał na wszystkie koncerty, między innymi na koncert znanego pianisty Mikołaja Rubinsteina, brata słynnego Antoniego. Od początku interesował się moimi postępami w muzyce i starał się mnie w tym kierunku kształcić. Był moim protektorem i w ogóle pomagał we wszystkim. Bez jego pomocy i życzliwego zainteresowania ten pierwszy rok pobytu w konserwatorium byłby chyba zupełnie inny i znacznie dla mnie trudniejszy. Ważnym momentem była decyzja Paderewskiego, żeby wyjechać na studia za granicę. Zwierzał się właśnie Edwardowi Kartopfowi, że nie ma na to pieniędzy, że chciałby, ale nie ma możliwości. Na to Edward Kartopf od razu odpowiedział, słuchaj, pojedziesz, bo ja ci dam pieniądze. No i tak pojedziesz się stało. Na I nawet motorze. Na początku swojej pracy w Strasburgu, gdzie został pedagogiem, pożyczał od Kartopfów pieniądze. I nawet w pamiętnikach w kilku miejscach pisze, że aż mu było wstyd, że tak bez przerwy prosi o pieniądze i że tak jest zadłużony.
Edward Kenta był pomocny w bardzo, bardzo wielu sprawach paderewskiemu. Między innymi pomagał w przewiezieniu syna paderewskiego do Paryża. Syna, który po Hajne Medina był niesprawny, pomagał w kupowaniu majątku w Polsce. Z drugiej strony, Paderewski, odkąd mógł, starał się pomagać Kerntopom. To znaczy, ilekroć występował w Polsce, zawsze prosił organizatorów o dostarczenie fortepianu Kerntopów. A więc podkreśla w pamiętnikach, że bardzo chciał się odwdzięczyć. Książki Jan Paderewski, ulubieniec kobiet. Budził jakieś takie uczucia opiekuńczości i również u mężczyzn, przede wszystkim u kobiet, ale również u mężczyzn, że trzeba tej osobie pomóc. Pisze pani we wstępie, że w zasadzie gdyby nie kobiety, to nie byłoby takiego sukcesu. Oczywiście, że nie. Miał ten magnetyzm, miał tą siłę przyciągania, burza czerwonych włosów, coś w spojrzeniu takiego sympatycznego, że po prostu przyciągał kobiety. Na ogół starszy od siebie. Być może wynikało to z tego, że nie miał matki, zmarła przy porodzie Antonina. I później całe życie po prostu korzystał z tego, co te kobiety mu dawały, matkowały mu. I on to przyjmował. Był po prostu chłopcem, który dał się lubić. Pokorne ciele, dwie matki z się, a harde żadnej, to więc cały czas to powtarzamy w naszym radiu. Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra w kanale El Mercedes youtube.com, Wiesiolandia Plus youtube.com, Elaknor youtube.com, także Dawid Wachowiak film youtube.com, Witeklandia youtube.com, Witeklandia youtube.com, Felicja Boska youtube.com, Wiercielka youtube.com, Jerzandruczyk youtube.com, Elbelotto youtube.com, no całe mnóstwo kanałów na czele z kanałem El Mercedes youtube.com, który ma więcej jak 60 tysięcy edukacyjnych filmów, które każdemu pomogą. Razem z nim, ona powiedziała kilka monologów, on zagrał, jej nazwisko przyciągnęło ludzi, zrzekła się wszystkich pieniędzy na jego korzyść i w tym momencie miał pieniądze, żeby wyruszyć do Wiednia. To było jego marzeniem. Jemu szwankowała troszkę technika. I tego zaczął go uczyć Szetycki. No tutaj taki komentarz jest, czym one te mycki przyklejają do łbu? No czymś tam przyklejają. Ja myślę, że te mycki to one same z wrażenia przypadają im do głów. Na koncercie on chciał koniecznie sam to wykonywać. Szetycki też chciał, żeby on to sam zrobił, ale ona mówi, nie, jak ja tu zagram, moje nazwisko przyciągnie widowni. I tak się stało. Przyciągnęło widowni i przyciągnęło pieniądze, które mu były wtedy naprawdę potrzebne. Cały czas pracował i to pracował do bólu. Czasami z palców krew mu leciała, czasami stracił przytomność, zdarzało się. Potrafił przed występem ćwiczyć nawet 16 godzin. Geniusz to jest 1%. Geniusz to jest przede wszystkim praca. I trzeba mieć też troszkę szczęścia. No, dzisiaj mówimy o Paderewskim. Tutaj w tej kuchni polskiej w Łazienkach było swego czasu, parę lat temu, piękne spotkanie z bankietem. Był film wyświetlany na temat Ignacego Paderewskiego. Wspaniałe, ale że ja o tym sama nawet nie wiedziałam, że wszystkie kobiety raczej starsze go kochały, proszę państwa. No, na tej zasadzie, że pokorne ciele, dwie matki z się, a harde żadnej. Koncertowania w odpowiedniej uprawie, bo to była kwestia również fortepianów, to była kwestia hal. Rzucało mu wszystko pod nogi. Tak naprawdę, gdyby się z nią związał, miałby kwestie finansowe absolutnie do końca.
końca rozwiązana. Tylko, że nie była to kobieta pisana mu przez los. Jednocześnie zaczęło się coraz bardziej klarować między nim a Górską, którą znał od zawsze. Ona była cały czas w Warszawie, ale no, gotowa w pewnym momencie na każde jego wezwanie. W pewnej chwili nawet zaczęła się zajmować jego niepełnosprawnym synem i w końcu zwyciężyła Helena. To była ukochana osoba, dla której porzucił bogatą hrabinę. No przecież mógł żyć jak pączek maśle. Bo jeszcze wtedy nie wiedział, że dojdzie aż do takich pieniędzy przecież. Po kilku koncertach zrobił furorę, zachwycił swoją osobą i tą właśnie burzą czerwonych włosów i tą pasją fanki. Przychodziły kobiety na koncerty, zachowały się jak dzisiejsze nastolatki, rzucały mu maskotki. Tak jakbyśmy widzieli dzisiaj gwiazdy muzyki pop, na której koncerty przychodzą nastolatki i wiwatują na cześć mistrza. Coś takiego go spotkało w Londynie i w tym momencie gotów był do wyjazdu do Stanów. Proszę sobie wyobrazić, że zarobił na jednym z turniej jakieś 120 ponad tysięcy dolarów. To nie jest te 120 tysięcy dolarów, to teraz, bo krowa kosztowała kilka centów. Więc to były szalone pieniądze. Kwota 100-200 dolarów w tej chwili wydaje się nieznacząca, ale wtedy to były bardzo, bardzo duże pieniądze. Turne po Stanach pozwoliły nie tylko zgromadzić pieniądze, ale zyskać sławę, renomę, którą później użył do propagowania idei niepodległej Polski i w Londynie, i w Stanach. Ta jego sława działała tutaj na korzyść Polski. Czyli, że on po prostu był biedakiem, a zrobił z siebie bogacza. No i bardzo dobrze, proszę Państwa, bardzo dobrze. Pokorne ciele.